Także, proszę Państwa, jedziemy tamką przez całe te rechodupki w Warszawie i cały czas nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Extra. Tutaj, gdy jesteśmy na Mazowszu w Warszawie u Moherowych, to nawet szkoły widać. Państwo zobaczą moje usta. Zaraz gdzie? Tu. W środku. Ten brąz. Także wciąż jedziemy tamką, proszę Państwa, bo oczywiście korki są w Warszawie. Czyli Państwo widzą, nie jesteśmy w Ameryce Białystoku prawosławnych. Nie ma też Mormonów, nie ma Ewangelików, nie ma Świadków Jehowy, ani żadnych świętych. Natomiast, proszę Państwa, ci Moherowi to ciągle coś kręcą. Ciągle o coś im chodzi, bo gdy się kompinuje, to trzeba to tak robić, kompinować, aby się podszywać pod świętych, aby udawać tych świętych, gdy się jest na usługach szatana diabła. Rozumiecie Państwo? Gdy się jest na misji u szatana, to trzeba czasem, wiecie Państwo, w odzieniu owczym, bo my tak często mówimy, że ktoś pod kogoś się podszywa, czyli że oszustwo. No właśnie po to, żeby ten ktoś był białym, jak ten samochód, w białym odzieniu owczym, bo on się podszywa, a robi złe rzeczy. Także proszę Państwa, tym Moherowym to zawsze tutaj w Warszawie o coś chodzi. Dobrze, że tu nie ma prawosławnych ludzi, bo im nigdy o nic nie chodzi, nie muszą kombinować, nie muszą kręcić, nie muszą udawać, nie muszą serce sanować. Jak tak weszliby prawosławni do cerkwi, tutaj nie ma cerkwi, tak 4 godziny mogliby stać na nogach i są w niebo wzięci prawosławni i oddają cześć Bogu Jehowy. Natomiast groby powielane to tytułują się, są święto jebliwi, zaszczyty, tytułowanie się przez rabbi, ale Jezus powiedział, nikogo nawet na ziemi nie nazywajcie Ojcem Świętym. Także dobrze, że w internecie jest namalowany nasz papież, zdaje się, z gołąbkiem na głowie, i taki komentarz dziwny, że nikt jakoś tak nie zauważył, że w Ewangelii jest napisane, abyście nigdy nikogo na ziemi nie nazywali ojcem swoim. Że to ciekawe, nie? Zieloni katolicy. Także proszę Państwa, cały świat leży w mocy złego. Dzisiaj do Anity wysyłałam SMS, że ponieważ cały ten świat leży w mocy złego, to nie musisz się tak poświęcać, grając w filmach. Chyba, że chciwa jesteś, ciągle ci tych pieniędzy brak. A przecież masz rentę, czy emeryturę, czy co. I do czego ci te pieniądze potrzebne? Ale że ona ma syna, ma wnuki, to typowe coś, czego nie lubi. Typowe coś, czego nienawidzi. Dobrze, że dużo osób jakoś tak razem i wspólnie nienawidzi tej galerii tam na Smolikowskiego, tej Delfiny Potockiej, tej siwej Ani Trochim. Co to jest? Niemiła, niesympatyczna katoliczka Moherowa, która ocenia, i proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi bożennych z Ochoty, która wypowiada się na tym rogu. Przeprowadziłam z nią wywiad, wręcz nawet na przystanku, z Bożenną z Ochoty, że mówi, że ona tylko tamtym swoim to tam kłania się, a tak to pomija, lekceważąc ludzi. No to właśnie typowe wasze Moherowe coś, czego Bóg nie lubi. A gdy przychodzicie do mnie, stajecie i modły trepiecie, klepiecie. Któż tego wymagał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Czy jaskinią zbójców stał się w otach moich ten dom? Oto ja to widzę, mówi Jehowa Zastępca. Dobrze, proszę Państwa, że to tylko chodziło o świątynię jeruzalemską, która
nie istnieje i która tylko była wzorem, a teraz, ponieważ i tak Bóg mieszka w niebie, no to niepotrzebna jest żadna cielesna świątynia, ani żadne bałwochwalstwo powlekane, przeodziane w złoto, srebro. No ale ponieważ widzimy, jak Szarytka przechodzi przez ulicę, bo one tam mieszkają w szarym domu, ponieważ jesteśmy w świecie moherowych, nie ma tu ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, no to tym moherowym zawsze o coś chodzi, bo oni jako te groby powielane ciągle coś udają, albo świadków Jehowy chcieliby udać. Ja mówię, gdzie ty moherowa będziesz świadków Danity, na przykład świadków Jehowy udawać? Biblii nie znasz, nie czytałaś. Mówię, zgłoś się jeszcze raz do tego Antoniego i czytaj z nim Biblię, studiuj. Ja wiem, że to nie jest proste, że to nie jest łatwe, ale po jakimś czasie może zmądrzejesz i nie będziesz tak latała po tych wernisażach albo chciwie w filmach grała, bo po co ci te pieniądze? Potem ta Anita mówi, że ona ma mało pieniędzy, ona nie będzie tych kar płaciła. Ona nie będzie. Ja mówię, lepiej Anitka zapłać, bo oni będą ciebie ścigali aż do śmierci. No, za przejazdy bez biletu. Będą ścigali aż do śmierci. Także widzicie państwo, moherowi to wciąż kręcą coś. I wczoraj tu w bibliotece też tak łazili parami. Ja mówię, co to łazić tak na te żebry do kościoła świętej Anny, tu na skróty przez park parami. Na Marszałkowskiej ci, co nie żebrzą, to leżą. I widać, proszę państwa, jak oni leżą, śpią. A policja im nic nie robi, bo zawsze jak się na Marszałkowskiej leży na przystanku, to się nic nie dzieje, nikt nawet nie zwraca uwagi. Ale tu jak na Dobrą pojechać, czy na Ursynów, czy na Pragę Południe, czy gdzieś, no to się wszyscy teraz gapią, że ktoś śpi na ławce. A teraz póki lato, póki ciepło, no to śpią. Także proszę państwa, czy to są studenci, te młode dziady, takie różne, które Biblii nie widziały w cerkwi, ani razu nie były, ani u mormonów, to one ciągle łażą stadnie do żebrania, do kręcenia.